przejdziemy do prezentacji tych dwóch projektów. One się wydają oczywiście bardzo różne. Jeden jest, to jest taki ekspozycyjny obiekt w takiej trochę abstrakcyjnej przestrzeni w Dubaju. Drugi to jest taka przestrzeń, czyli Plac Pięciu Rogów. To jest taka przestrzeń w zasadzie codzienności, przestrzeń przetworzenia, przekształcenia w zasadzie subtelnie poszerzonego obszaru ulic, prawda, obszaru skrzyżowania. I zaczniemy właśnie od tej przestrzeni, bo ona, tak jak pan wspomniał, wzbudza ostatnio dużo różnych emocji. Tak, to może ja przejmę głos. Plac Pięciu Rogów tak naprawdę od dwóch dni już nie jest placem Pięciu Rogów, jest placem Poli Negri, zgodnie z decyzją Radnych Warszawy, więc zmieni swoją nazwę i ma tutaj nowe życie od tego momentu. Jeśli ktoś, nie wiem, czy tutaj widać kursor? Nie widać kursora, to może jak mi pokażesz. Jeśli ktoś nie zna dobrze Warszawy, to Plac Pięciu Rogów położony jest w samym centrum Warszawy, bardzo blisko Pałacu Kultury, pomiędzy Placem Powstańców Warszawy, Placem Trzech Krzyży. O, za szybko. Przepraszam. Za dużo technologii. Na tym placu zbiega się pięć ulic. To jest takie miejsce bardzo przechodnie, bardzo intensywnie użytkowane. Jeszcze kilka lat temu plac wyglądał w ten sposób. Było to głównie skrzyżowanie jezdni i nielegalny parking, co w żaden sposób nie wykorzystywało potencjału tego miejsca. Dlatego w 2016 roku miasto ogłosiło konkurs na projekt, który zmieni tę przestrzeń na miejsce lepsze do życia. Konkurs wygrała koncepcja Kacpra Ludwiczaka, który zresztą jest z Gdyni. Nie wiem, czy jest dzisiaj z nami, ale Kacper, jeśli jesteś, to oczywiście, jeśli chciałbyś coś dodać, to zapraszam. Po etapie konkursu do zespołu dołączył Michał Kępiński. I potem nastąpił czas negocjacji z miastem i okazało się, że niestety miasto nie porozumie się z projektantami, a na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego zostanie ogłoszony przetarg. W tym przetargu jednym z głównych kryteriów miało być doświadczenie. I w tym momencie koledzy zwrócili się do nas i zaproponowali, żebyśmy w tym przetargu wzięli udział razem. I ponieważ nasze biuro mieści się bardzo blisko tego placu i uznaliśmy, że ta koncepcja jest warta realizacji, to bez większego zastanowienia podjęliśmy się tego zadania. Najważniejszym założeniem i taką zmianą w tym placu jest całkowite odwrócenie proporcji pomiędzy przestrzenią przeznaczoną dla pieszych i przestrzenią przeznaczoną dla samochodów. Wytyczną konkursową było tutaj przerwanie ciągłości jezdni i zachowanie przejazdu przez plac jedynie dla autobusów. To jest ten pomarańczowy pasek. Ta decyzja miasta o przerwaniu tranzytu w tym miejscu była tak naprawdę kilka lat temu dosyć odważna i w swoim zamierzeniu miała otworzyć drzwi do dalszych zmian w centrum, przez to, że miała ograniczyć ruch samochodowy właściwie w całym kwartale tej części miasta. I faktycznie tak się potem wydarzyło. Kolejne konkursy zostały ogłoszone, niedawno rozstrzygnięte na sąsiednie ulice. Dla nas tutaj takim ważnym założeniem było to, żeby zrealizować ten plac w formie takiej posadzki, która jest jednoprzestrzenna i żeby przejazd autobusów odbyło się właśnie po nawierzchni placu, bez jezdni wydzielonej krawężnikami. To widać tutaj po prawej stronie. I to rozwiązanie przysporzyło bardzo wielu problemów w trakcie uzgadniania tego projektu i okazało się, że koncepcja organizacji ruchu została odrzucona przez Biuro Mobilności ówczesne i przez Komendę Policji i to wstrzymało pracę na kilka miesięcy i dopiero po wykonaniu takiego zewnętrznego audytu musieliśmy udowodnić, że to jest rozwiązanie bezpieczne, że nic to się nikomu nie stanie i faktycznie w tym kształcie mogliśmy zrealizować ten projekt. I te duże zmiany w komunikacji na placu były niezbędne, żeby odzyskać przestrzeń i zarażować ją od nowa. Według koncepcji konkursowej, która zakładała bardzo prosty schemat jednoprzestrzennej posadzki i takich dwóch wnętrz wytworzonych przez duże drzewa. My ten układ zachowaliśmy, ponieważ uznaliśmy, że on pozwala pogodzić w tym
bardzo niedużym wnętrzu potrzeby bardzo wielu użytkowników, pozwala stworzyć taką otwartą przestrzeń, która jest łatwa w adaptacji i jest takim dobrym tłem dla miejskiego życia. W początkowym projekcie było zaprojektowanych 14 drzew. Nam się udało tę liczbę zwiększyć do 22. I tak naprawdę każde z tych drzew zostało posadzone z taką bardzo dużą troską o to, żeby zapewnić jak najlepsze warunki wzrostu. I każde z nich wymagało stworzenia osobnego projektu infrastruktury podziemnej. I to, co tutaj Państwo widzą, to jest mapa sieci podziemnych w tym terenie. I tak naprawdę to, co tutaj widać, co jest narysowane jedną kreską, to bardzo często są takie potężne wiązki kabli, na przykład związanych z trakcją tramwajową. Więc w rzeczywistości te warunki dla zieleni są tutaj jeszcze bardziej skomplikowane, niż to się wydaje na tej mapie. Tutaj zależało nam bardzo na tym, żeby nie tylko zabezpieczyć istniejące sieci przed korzeniami drzew, ale żeby przede wszystkim stworzyć drzewom odpowiednie warunki dla wzrostu. Dlatego zastosowaliśmy takie systemy antykompresyjne, czyli jest to taki rodzaj rusztu układany w wykopie, który pozwala na swobodny rozrost korzeni i sprawia, że to nawierzchnia opiera się na pewnej konstrukcji podziemnej i tak naprawdę nie przygniata tych korzeni drzew. Tak. Więc ten grunt jest niezbity, jest odpowiednio napowietrzony i dzięki temu tutaj drzewa sobie bardzo dobrze mogą radzić w tych trudnych miejskich warunkach. Dodatkowo jeszcze są dwa układy rur wokół bryły korzeniowej, które pozwalają na napowietrzanie i nawadnianie roślin. To też tak naprawdę fakt, że posadzka dochodzi tutaj do samego pnia drzewa, sprawia, że to drzewo ma lepsze warunki wzrostu, niż gdyby to był taki grunt rodzimy, dlatego że nawierzchnia właśnie opiera się na konstrukcji podziemnej i sprawia, że ziemia pozostaje odpowiednio luźna i niezbita i też w odpowiedni sposób nawodniona dzięki tym otworom, które są w płytach. I tak naprawdę to rozwiązanie z jednej strony pozwala na to, żeby zapewnić odpowiednie warunki roślinom, ale jednocześnie korzystać z tego placu i zapewnić mu pełną funkcjonalność, bo po płytach można przejeżdżać i przechodzić we wszystkich kierunkach. No i na koniec chciałam się odnieść do tego wątku zieleni niskiej, a właściwie jej braku na placu, który wzbudził bardzo wiele emocji wśród mieszkańców Warszawy i jak widać ta dyskusja dotarła również do Trójmiasta, może nawet przebiła swoją popularnością rynek w Kutnie. Natomiast to, co jest najważniejsze, to, że to jest bardzo niewielka przestrzeń. To jest przestrzeń, która w swoim najszerszym miejscu ma około 40 metrów długości, w najwyższym około 20 metrów długości, więc tak jak Michał powiedział, to jest tak naprawdę takie poszerzenie ulic. Tak, zwróciliśmy uwagę na to, że często odbiorcy właśnie postrzegają ten plac jako olbrzymią przestrzeń, że jest taka przestrzenna. I tak naprawdę tą przestrzenność właśnie uzyskaliśmy poprzez wyrównanie tej posadzki, uwolnienie jej od takich barier jak krawężniki, jak różnice, jak pasy namalowane na ulicy. I rzeczywiście ona uzyskała optycznie tą przestrzenność. Większą skalę, tak. Tak, natomiast wciąż jest to bardzo zagospodarowana przestrzeń, nie tylko przez właśnie tą część dla ludzi, którzy tam spędzają swój wolny czas, ale dla. To jest ciągle tak. Ciągle tak naprawdę w jednej trzeciej ulica. No, ulica tak. I przejazd dla autobusów, bo tak naprawdę, jeżeli odejmiemy sobie tę powierzchnię, którą zajmuje dwukierunkowy przejazd, to powierzchnia placu to jest niespełna 2000 metrów kwadratowych. I gdybyśmy chcieli porównać i odnieść tę powierzchnię do jakichś innych miejsc, to w Warszawie na przykład jest to 1/5 powierzchni Placu Grzybowskiego, a gdybyśmy chcieli porównać to do czegoś z Trójmiasta, no to widać, że to jest ta pomarańczowa powierzchnia, pomarańczowy trójkącik, który jest 1/4 powierzchni Placu Długi Targ. Więc to jest bardzo niewielka przestrzeń, z której korzysta na co dzień bardzo wielu użytkowników i bardzo wielu przechodniów.
To jest miejsce, w którym spotyka się, czy ma swój punkt skupienia 6 ulic, w tym ulica Chmielna, która jest bardzo popularnym deptakiem. To tym czerwonym, prawda? Tak. O tym. Jest bardzo rozpoznawalna, prawda? I myślę, że możemy, wielu z nas kojarzy, jak wygląda ten ruch właśnie taki przelotowy przez ulicę, z jednej części do drugiej części ulicy Chmielnej. I mamy w pamięci, jak bardzo była to w tym miejscu przestrzeń zakorkowana przez pieszych? Czy przez samochody, które oczekiwały na pieszych, którzy tak naprawdę nigdy nie przestawali przechodzić, bo szczególnie na przykład w piątek wieczorem czy w weekend to jest po prostu bardzo uczęszczana część miasta. Tak, to pozostałe kierunki również są bardzo popularne, ponieważ prowadzą i do stacji metra, i do przystanków tramwajowych, więc to wszystko sprawia, że przez ten plac przechodzi się we wszystkich kierunkach, nie tylko korzystając z wąskich chodników przy elewacjach, ale korzystając z całej powierzchni placu, intuicyjnie wybierając po prostu drogę na skróty. I istotą tej przestrzeni jest też próba aktywizacji czy integracji z parterami budynków i możliwość aranżacji ogródków kawiarnianych. I w tym miejscu, jeśli możesz Michał pokazać, tak, działa już jeden bardzo duży ogródek w tej górnej, w północnej części placu i pozostała strefa to również jest miejsce, gdzie w niedalekiej przyszłości otworzy się kolejny lokal, więc to znowu zabiera kolejną powierzchnię, którą mamy tak naprawdę do dyspozycji na pozostałe funkcje. A do tego wszystkiego dochodzą drogi pożarowe i konieczność zapewnienia tej drogi dojazdu właściwie do każdego budynku. I tutaj przez to, że mamy drzewa i chcieliśmy zachować te drzewa i to było priorytetem, realizowaliśmy tę drogę w postaci takich sięgaczy, czyli ten dostęp tak naprawdę zabiera kolejną dużą powierzchnię przestrzeni placu, na której nie możemy zrobić ani skweru, ani trawniku, ani zagospodarować w żaden inny sposób tego miejsca. Więc jeśli nałożymy na siebie te wszystkie przestrzenie, to widać, że tu zmieszczą się drzewa, ale tak naprawdę na większe takie racjonalne płaszczyzny zieleni niskiej po prostu no, nie ma tutaj miejsca i no, wydaje się, że nawet gdybyśmy chcieli bardzo tę zieleniską tutaj wprowadzić, to moglibyśmy to zrobić, ale tylko kosztem drzew. Wtedy musielibyśmy inaczej zorganizować drogę pożarową, ale mielibyśmy mniej drzew i tak naprawdę mniej funkcjonalny plac i dlatego podjęliśmy decyzję, że jednak wysokie drzewa to jest coś, co zmieni tę przestrzeń. Tak naprawdę chyba wystarczy i my w zasadzie jesteśmy tam codziennie, prawda? Tak, jesteśmy tam codziennie, natomiast mieliśmy wszyscy poczucie, że wprowadziliśmy tak dużo zieleni i że właśnie ta zieleń wysoka, która faktycznie jest tak gęsto w tej chwili, te nasadzenia są tam zlokalizowane, że mają w przyszłości stworzyć jedno takie zadaszenie zielone nad tym placem, że to będzie coś, co wymiernie zmieni mikroklimat tej przestrzeni, miejskiej przestrzeni placu. My bardzo dużo teraz wróciliśmy też do tych rozmów o zieleni niskiej, o trawnikach, no bo pojawiają się takie pomysły, że na przykład mogłyby się jakieś niewielkie, takie bardzo minimalne jakby fragmenty na przykład zieleni w obrębie tych drzew pojawiać. Natomiast jak konsultowaliśmy to, rozważaliśmy takie rozwiązania z osobami, które zajmują się projektowaniem i utrzymaniem takich powierzchni zielonych w mieście, zrozumieliśmy, że jeżeli te przestrzenie nie są wystarczająco dużych rozmiarów, tylko są takimi niewielkimi plamkami, to i szczególnie tutaj, gdyby to były takie niewielkie fragmenty tylko przy drzewach, to albo byłyby zadeptywane, albo musiałyby się pojawiać, żeby je ochronić. I to często się zdarza w miastach, obserwujemy, prawda, takie drobne płotki niskie, które nie pozwalają jej zniknąć. Tak naprawdę chyba wniosek jest taki, że tej zieleni niskiej byłoby tutaj tak malutko, że tak naprawdę nie miałoby to żadnego znaczenia biologicznego i taki efekt estetyczny byłby niewiele różny od tego, że możemy tutaj sobie zrobić zieleń w donicach wokół ogródków kawiarnianych i to spełni jakby tę samą funkcję, jaką miałaby ta zieleń niska możliwa do wprowadzenia, więc wydaje się, że gdybyśmy mieli dzisiaj projektować to od nowa, ale w tych samych warunkach, to prawdopodobnie te główne założenia, one by zostały niezmienione, przynajmniej według nas byłyby właściwe. I no, jeśli ktoś z Państwa nie był na placu, to zapraszamy. Wydaje się, że najlepiej ocenić to samemu, będąc tam na miejscu, nie tylko oglądając zdjęcia.
Tak, bardzo często tamtędy chodzimy, spędzamy czas i też obserwujemy, bo wzmożenie obserwujemy, jak życie na tym placu się rozwija. Tak, najczęściej wszystkie ławki są zajęte, więc... Tak, ludzie sobie siedzą tam, starsze osoby wybierają te ławki z oparciami, młodsze osoby sobie siadają na tych takich klockach z laptopami, pracują. Wczoraj tam został już zorganizowany w tej części taki teatr dla dzieci, taka instalacja, która właśnie wprowadza już program takiego miejskiego życia. Wierzymy, że to będzie piękna i przyjazna przestrzeń miejska, taki możemy powiedzieć, nie chcę powiedzieć salon, ale wielofunkcyjna, atrakcyjna. Tak, więc my Państwa zapraszamy na plac Poli Negri teraz, nie Pięciu Rogów, a ja oddaję głos Michałowi, który opowie więcej o Expo. A ja sprawdzę, czy teraz po takiej przestrzeni naszego codziennego życia chciałem się przenieść do Dubaju, gdzie mieliśmy przyjemność zaprojektować i zrealizować budynek, pawilon polski na wystawie światowej w Dubaju. Tak naprawdę chciałbym tylko sygnalnie nie tyle opowiedzieć, czy bardziej przypomnieć, co powiedzieć o tym, jak... A, już? Tak, przepraszam. Zwrócić uwagę na to, że to było dla nas bardzo wyjątkowe wydarzenie, bardzo jesteśmy jakby z tego dumni, to znaczy w tym sensie, że mieliśmy taką szansę i mieliśmy taką okazję, żeby podjąć wyzwanie, współtworzyć tą opowieść o Polsce na wystawach międzynarodowych, na wystawie światowej Expo, wystawach z ogromną tradycją. I jest to takie miejsce, które do tego tak podchodzimy, które służy takiej międzynarodowej debacie, spotkaniu, wymianie myśli, idei, pomysłów na rozwiązywanie globalnych problemów. Tak o tym myślimy. Ciekawy jest też fakt, że jednym z głównych tematów Expo jest sustainability, jest zrównoważony rozwój. Bardzo ciekawym kontekstem jest dlatego realizacji tego przedsięwzięcia Dubaj, który jest miastem takim no bardzo wyjątkowym, ale miastem na pustyni, miastem, które rodzi wiele pytań, jest wyzwaniem, prawda, w myśleniu. I nie jest raczej bardzo zrównoważony. Nie wydaje się, ale z drugiej strony mi się wydaje, że możemy o tym pomyśleć, że być może jest trochę naszą przyszłością w jakimś sensie, tak? To znaczy, są tam takie problemy, z którymi my wszyscy globalnie będziemy się mierzyć i zastanawiać, jak je rozwiązywać. Na pewno od początku widzieliśmy, że chcemy się i bardzo inspirujemy się, mówimy tutaj o realizacjach, o inspiracjach, inspirujemy się polskim krajobrazem, polską przyrodą, polskimi zasobami, również w tym krajobrazie kulturowym, związanym z tradycją, z budownictwem. Natomiast to, co było dla nas bardzo ważne, to poszukiwanie jakiegoś takiego klucza, jakiejś metafory, która zbudowałaby jakiś, myślę, że taki atrakcyjny obraz, wyobrażenie o nas jako może bardziej nawet Polakach niż o zasobach, którymi dysponujemy. Zainspirowaliśmy się bardzo taką informacją, że Polska jest jednym z kluczowych siedlisk ptaków wędrownych i z tego faktu wysnuliśmy właśnie taką opowieść, że będziemy używali tego motywu ptaków wędrownych jako takiego głównego przewodniego motywu. Wszyscy jakby mamy wspomnienia takie jak zbliżone do tego filmu, jakie piękne choreografie, jakie piękne, imponujące zjawiska są związane właśnie z migracjami ptaków. Z tym pojęciem myślę, że wiążą się różne hasła.
takie jak społeczność, jak uczestnictwo w międzynarodowym otoczeniu, w kulturze, mobilność, dynamika, dynamiczny rozwój. Czyli próbowaliśmy zbudować najpierw w tym pierwszym odbiorze jakiś obraz, który w przyjazny i interesujący sposób sprawi, że my zaistniejemy. Że stąd chcieliśmy zaistnieć jako właśnie taka trochę efemeryczna, zjawiskowa forma migocących ptaków w locie. Nazywamy tą formę rzeźbą kinetyczną, czyli poruszaną wiatrem. Tutaj nie proponowaliśmy żadnego wzbudzania dodatkowego tego ruchu, ale to, że ona jest związana właśnie z faktycznymi powiewami wiatru, a tam w Dubaju one występują, to chodziło też o to, że mówimy o związku nas z naturą. Czyli mówimy o pierwszym takim wyobrażeniu. W drugim odbiorze, jakby kiedy podchodzimy do tego pawilonu, to na czym nam zależało, to wykształcenie takich bardzo otwartych, jeszcze jakbyś mogła na chwileczkę, a ja już zaraz. Wykształcenie takich otwartych, zapraszających zewnętrznych stref. To jest ciekawe i być może nawet wynika z tego faktu, że różnimy się jednak kulturowo od mieszkańców tamtego regionu, bo wydawało nam się bardzo naturalne, żeby aranżować bardzo dużo przestrzeni na zewnątrz i właśnie generować, animować to życie takie społeczne, zewnętrzne. I w zasadzie, kiedy pojechaliśmy do Dubaju, to zwróciliśmy uwagę, że jesteśmy jednym z bardzo niewielu pawilonów, które się zdecydowały na taki ruch. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, bo te przestrzenie przepięknie działały, a chodziło o to, żeby odwiedzający nie musieli wyłącznie doświadczać naszej wystawy wtedy, kiedy już będą czekali w kolejce do pawilonu. Te kolejki czasami są naprawdę bardzo, bardzo tłumne, bardzo, bardzo długo się czeka do wejścia do każdego pawilonu, ale żeby przez ten pawilon wręcz można było niemalże przejść, żeby można było zajrzeć i albo się zainteresować i właśnie ustawić w kolejce, albo tak naprawdę doświadczać go jako takiej formy, jako takiej rzeźby, już obchodząc go wokół, wchodząc do strefy po prawej stronie jest, i tutaj już przejdę przez kolejne strefy, jest strefa gastronomii, w której chcieliśmy prezentować nasze narodowe potrawy. Są tam również stanowiska roślinne, poprzez które opowiadamy, z jakich roślin produkujemy, czy wytwarzamy, przyrządzamy naszą kuchnię, albo z jakich roślin produkujemy produkty medyczne, czy związane z kosmetykami. Tłem dla tej całej opowieści jest to, że my jako Polska, czy my jako Polacy mamy, tak chcieliśmy o nas opowiadać, mamy bardzo dużą wrażliwość i tradycję mądrego przetwarzania natury, czy to poprzez właśnie produkowanie różnych produktów w różnych branżach, w różnych dziedzinach dla zdrowego życia, czy też, tu jest jeszcze strefa gastronomii, tutaj jeszcze jest otwarta strefa zewnętrzna dla dzieci z takimi zabawkami edukacyjnymi. I tutaj przechodzimy przez takie wprowadzenie, strefę wejścia do pawilonu. Wspominałem już o kolejkach. I to, co było dla nas bardzo ważne w tym projekcie i w tej przestrzeni, to to, że zwiedzający mogli podchodzić do tych stanowisk i bardzo powoli się jakby przemieszczać pośród nich, obserwując poprzez takie gogle, czytając tabliczki, czy słuchając w głośnikach, takich drobnych głośniczkach opowieści, mogli zapoznawać się z naszymi krajobrazami, czyli jakby jest to pierwszy element ekspozycji, który jest jednocześnie tą przestrzenią oczekiwania na wejście już do wnętrza pawilonu.
I tak zacząłem mówić o przetwarzaniu, o mądrym przetwarzaniu natury i tak jak dzieje się to w gastronomii, tak jak czy w produkcji kosmetyków, tak również budownictwo i choćby budownictwo drewniane jest też takim elementem bardzo silnie zakorzenionym zarówno w naszej tradycji, jak Michał, i... przepraszam, ja widzę panią, która pokazuje 5 minut. I dlatego bardzo sygnalnie opowiem o tym, że wewnątrz pawilonu już opowiadamy o budownictwie, o tradycji i nowoczesności budownictwa drewnianego. Mówimy też o rzemiośle. No my jesteśmy producentami właśnie i projektantami i producentami mebli, jachtów, różnych systemów. Mówimy o tym, jak w świecie zwierząt budujemy z natury i jak człowiek przetwarza tą naturę właśnie, to znaczy czy jak rzemieślnicy. Przeklikam może tak jako impresję. My operowaliśmy w tym projekcie takimi, myślę, że staraliśmy się operować pewnymi obrazami, które tak jak tutaj nasi przedmówcy wspomnieli, dzieci lubią mieć taką przestrzeń czy takie obiekty, które mogą samodzielnie definiować, sami mogą przyporządkować jej różne znaczenia. I wydaje mi się, że w tym kontekście ten pawilon z jednej strony jest właśnie opowieścią o habitacie, o organiczności, o świecie zwierząt, o naturze, a z drugiej strony też o inżynierii, o mądrym jakby zarządzaniu zasobami. Poprzez tę ilustrację napomknę tylko, że cały pawilon był zaprojektowany w systemie, właśnie miał być początkowo modułów, ale ostatecznie paneli i takich elementów, które umożliwiały jego skręcenie, jego produkcję, na przykład w halach fabrycznych, potem skręcenie, zamontowanie na miejscu wystawy i potem możliwe bezstratne rozmontowanie i przeniesienie tego pawilonu w inne miejsce. Chodzi o to, aby myśleć, ale też inspirować myślenie o tym, jak gospodarujemy materiałami budowlanymi w czasie, w szczególności w kontekście wystawy, która trwa tylko pół roku. Myślimy o tym, w jaki sposób, jakiego drewna kształtujemy. Tutaj bardzo szybko napomknę, że nie chcieliśmy też selekcjonować, jakby wybierać tylko gatunków, tylko jakby wysokiej klasy drewna, ale też takie, używaliśmy takiego drewna, które ma skazy, które jest jakby tylko ze względów estetycznych często odrzucane i stanowi odpad. Mieliśmy takie... rozmaite instalacje. Jedna z nich, ta już końcowa, opowiadać miała, to jest taka ciekawostka, ona rzeczywiście była wykonana ostatecznie w innej formie, natomiast miała prezentować nasz kraj już w kontekście całego świata i wskazywać na związki, na relacje Polski z innymi krajami. Ważnym bardzo elementem w projekcie była też przestrzeń wystawy czasowej i tam były co dwa tygodnie zmieniały się wystawy różnych regionów. Tutaj jest właśnie wernisaż wystawy profesora Leona Tarasewicza. Może przekliknę. Tutaj przedstawiamy jeszcze takie impresje z tego, jak pracujemy. Pracujemy poprzez makiety, poprzez rysunki, poprzez różne elementy. Tutaj po lewej stronie na przykład widoczne jest, że próbowaliśmy konstruować tą formę z takich modułów, które z jednej strony kojarzą nam się z kontenerami, które z wymianą dóbr, z mobilnością, z drugiej strony właśnie nadają taką modularną formę jednak rozrastającego się takiego organicznego drzewa. Zastanawialiśmy się, jak się materializuje ten obiekt. Zależy nam na poszukiwaniu właśnie tych relacji z wnętrza i zewnętrza. I jeszcze bardzo krótko chciałbym właśnie dodać taki jeszcze inne odniesienie. My mówimy o pawilonie Expo jako takiej prezentacji Polski, polskiej kultury, polskiej tradycji, natomiast dla nas też bardzo było ważne, czym jest ten nasz udział w wystawie w kontekście tego, gdzie jedziemy. I rzeczywiście Dubaj jest takim bardzo
no, wyjątkowym zjawiskiem, z którym trudno się jakby skomunikować, natomiast bardzo dla nas było ważne i interesujące, żeby odnaleźć te jakby historię tego rozwoju tego miejsca. No to jest miasto, tak jak widać, zupełnie z innymi uwarunkowaniami, z inną dostępnością materiałów. Tutaj trochę odnosząc się do opowieści o Islandii, to też było takie miejsce, w którym było to drewno trudno dostępne lub występowało, owszem, ale w bardzo ograniczonej formie, natomiast było to budownictwo ziemne. Zupełnie inaczej jakby działają elementy wentylacyjne. Owszem, zdarzają się też materiały takie osłaniające elewacje od nadmiernego nasłonecznienia. Zdarzały się oczywiście, występowały elementy drewniane. Cała taka bardzo kompaktowa, zwarta zabudowa z ulicami, które bardzo, bardzo, mogę powiedzieć, poszukują cienia, budynków, które się wzajemnie zacieniają. I bardzo ważny w tej kulturze, nie tylko, bo jest takim elementem uniwersalnym, prawda, dziedziniec w domu właśnie tego obszaru, miast obszaru Zatoki Perskiej, przekrywany jeszcze, zadaszany, zacieniany roślinnością. I tutaj chciałbym takie, poprzez to zestawienie, pokazać, że trochę poszukiwaliśmy w tym projekcie pewnej komunikacji z lokalną, może wrażliwością, z lokalnym jakimiś takimi przestrzennymi elementami, które mamy nadzieję, że mogą być w ten sposób, w jakiś sposób lepiej odebrane. To znaczy, że one nie tylko wyrażają to, co my chcemy wyrazić i to, co my chcemy opowiedzieć o Polsce, ale stanowią właśnie jakieś porozumienie. Już? Przeklikuję. Ostatnim elementem po prostu są takie zestawienia właśnie poszukiwania pewnych wspólnych wrażliwości, barw, świateł, tego filtrowania, prawda, światła, poszukiwania takich tekstur zastosowanych w naszym pawilonie, które gdzieś korespondują, rozmawiają, podejmują jakiś dialog. Dlatego, że wystąpienie na wystawie to jest nie tylko jakby przywiezienie, tak o tym myślimy, nie tylko przywiezienie naszego stoiska, ale to jest chęć komunikacji i spotkania się z innymi kulturami i z innymi częściami świata. Jest to pewna misja, prawda? Nawiązanie kontaktów, zastanowienie się, co możemy razem, jak możemy razem w przyszłości działać. I mamy nadzieję, że jest to, i tak, mamy dobry odbiór, jakby otrzymaliśmy dobry odbiór i mamy nadzieję, że jest to projekt, który trafił zarówno do lokalnej społeczności, czy międzynarodowej, jak i do nas, rodaków. Dziękujemy bardzo.